Dzień dobry, czy wy to widzicie? Takie śniadanie dzisiaj u Janusza. Na bogato. Jak na mnie, to naprawdę na bogato. Ale tak wstałem i mówię, nie no, ja chcę zjeść kanapkę. A bułeczka jest na ciepło, bo jest rozmrożona z zamrażalnika, więc wiecie, tak jak prosto z piekarni. Herbaczan, no musi być ciepły, zwłaszcza, że pogoda ponura. Ponura, brzydka. A to się do was odwrócę. Hej, twarzowo. Wracając do meritum. Słuchajcie, no jest ponura pogoda. Jest zimno, pada deszcz i w ogóle jest nieprzyjemnie. Bym powiedział jesiennie. Wiosna, jesień, co to za różnica? No, takie czasy, taki mamy klimat, jak to ktoś kiedyś powiedział. Więc no nie fajnie. Nie jest to wcale dające takiego kopa i energii na cały dzień, wręcz przeciwnie, spadek. Ale dobra, ja idę zajadać śniadanie, bo dziwo jestem głodny z rana. To jest podejrzana sprawa. Także idę zajadać i odezwę się za chwilę. Janusz po takim śniadaniu, to powiem szczerze, że ma taką energię i tyle siły, że tylko już lata. Lata ze szczotą. Także z kurzołapką. Czy jakby ją tam zwał. Dobry produkt. I tak się zastanawiałem zawsze, po czym ja poznam, że już trzeba go wymienić. No bo tak wiecie, jedziesz tutaj, wycierasz, tam sobie wycierasz, wiecie, elegantiko, wszystko zbiera cały czas, pięknie. I tak dzisiaj wyciągnąłem i mówię, o, jakoś tak się zrobiła brudna. W sensie jest widać, że jest brudna. Więc to już jest chyba ten znak, że to trzeba wymienić, nie? Kiedyś pytałem, czy stwierdziłem, że wypiorę i zobaczę, czy to też będzie działo po wypraniu, ale właśnie tam daliście w komentarzach odpowiedź, że to się robi z tego nic, więc tego nie warto jest prać, więc trudno, wyrzuci się, ale mam czystą na zamiankę, nie? Ale tak patrzyłem, mimo tego, że jest już mocno brudna, to cały czas zbiera ładnie kurz. Naprawdę, tutaj na telewizorze teraz taki był, że elegancko. Więc nie wiem, czy jeszcze się wstrzymać i mimo tego, że jest brudna, już nieestetyczna, zostawić jeszcze na trochę. No bo mówię, no szkoda byłoby zmienić coś, co jest jeszcze dobre w sumie. Kurz ładnie łapie, wszystko pięknie i cudownie. Hello. Więc tak, to idę, oblecę całe mieszkanie jeszcze. I w sumie nie mam jakichś większych planów. Oprócz tego, że na popołudnie idę do pracy. No ale to dopiero na popołudnie, to jeszcze ile czasu. To jeszcze by wypadało może nawet odkurzyć, bo tak mi się nawet nie chce zbytnio. Ale kawy mi się chce. A więc to jest kwestia czasu, jak teraz pójdę po prostu sobie zakawczanować. O tak, po prostu. Więc nie ma, że boli. Dobra. Biorę moje narzędzie pracy. O. I co? No i pójdę latać na mini miotle po chałupie. Pozbierać kurze, bo niby nic tutaj wielkiego nie robię. Całe dnie mnie nie ma, bo ogólnie w pracy, a kurzu te codziennie jest, że szok po prostu. Bailando. Myślę, że odkurzyć też by się dzisiaj przydało, ale może sobie daruję. Się zobaczy. Także ja was też wycieram z kurzu, żeby wszystko było dobrze i widzimy się za chwilę. Latał na miotle, latał i przyleciał. Ja powinny mieć zakaz normalnie jedzenia śniadania, bo ja potem mam tyle energii, że tylko coś bym robił. Już po prostu mnie swędziało i zaswędziało. I jestem. Pogrzebałem trochę w komodzie, bo tam oczywiście też lubię robić często przegląd, co potrzebne, co nie. Ale łyknijmy sobie kawczana, bo to dzisiaj pierwszy, oczywiście w waszym towarzystwie, najlepszy. Mniamuśny. Mniamuśny, no i tak. Latałem z tą kurzawką, tutaj sobie ścierałem, mówię, a ja sobie zajrzę do komody. W sumie dawno nie zaglądałem. Faktycznie, przyznaję się szczerze, że ja do komody to rzadko zaglądam. Jakoś tak nie mam tutaj potrzeb za dużych. No i znalazłem kilka rzeczy. W ogóle muszę zebrać chyba jakiś jeden wielki pojemnik i niektóre rzeczy wynieść do piwnicy, bo tutaj są całkowicie zbyteczne, niepotrzebnie po prostu blokują, wiecie, miejsce. Tak jak o, jakieś okulary, które mam. Powiedzmy plażowe. Czepek. Sexy flexi, nie popsuło włosów, nie. No i tak, o, mam pełno takich rzeczy i mam jeszcze kilka gadżetów ze świąt tego, tamtego świąt Bożego Narodzenia, które były, o tak, tak jak mam misia z czekolady, misiu,
O Jezu, to Mikołaj jest, przepraszam, to Mikołaj jest. Mikołaju, czy ja cię zjem? No nie wiem, czy cię zjem. Nie, to jest chyba zwykła słodka czekolada, to nie jest... że tak powiem, gorzka. Ale przecież ja sam nie zjem takiego Mikołaja, aż tyle. Także no, ale jest pięknie zapakowany, fajnie wygląda. Mam też choinkę. To ta jest typowo chyba gorzka czekolada. Z tego co pamiętam. Tak, choinka z gorzkiej czekolady. No też jest śliczna, prawda? No piękny dekor. W sumie nie wiem, czy nie zostawię tego pod kątem dekoracji na ten rok po prostu, na te święta, które się zbliżają. Bo... no to pięknie się prezentuje, ładnie wygląda. Może pod choinką mogłoby stać, albo... albo co? No nie wiem. No nie wiem. Mam pełno takich gadżetów. Wyciągnąłem tak naprawdę tylko dwie, tak dla pokazania, o co konkretnie mi chodzi. Mam sporo takowych pamiątek, jak na przykład ta świeca. To jest taka typowo świeca dekoracyjna, no wiadomo, że ja tego palił nie będę, bo z doświadczenia wiem, że tego typu świece słabo się palą. I to tak ten, no bardziej się ładnie prezentuje. Tak, no to jest taki gadżet po prostu dla ładnego efektu, nie? Żeś tam postawić sobie na komodzie czy coś. Wcześniej, jak miałem dwie komody, to takowe stawianie miało sens i było możliwe. Teraz przy jednej to jest słabo. Nie ma po prostu na to miejsca, tak? A poza tym ja też nie lubię mieć nawalone jakoś na szafkach, na komodach, bo mnie to po prostu denerwuje. Więc tam nie za bardzo mam możliwość. Nie? O, tak jak mam tutaj też pamiątkę z Zakopanego przywiezioną. No ja takowych rzeczy mam sporo, nie? I mówię, no gdzieś to się kitra po komodach, a można byłoby to po prostu spakować w jeden karton i wynieść do piwnicy, no. I tak stawiać tego nie mam gdzie. Naprawdę nie mam gdzie. Sami zresztą widzicie tak na moich filmach, że u mnie z takim miejscem nastawianie dekoru jest po prostu mało ciężko. Mam tutaj jedną z wspaniałych pamiątek, którą będę trzymać, mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat. No chyba, że dojdzie samoistnie do uszkodzenia. Bo ja się z tym obchodzę jak z jajkiem. To jest figurka kościoła mariackiego z Krakowa, którą, słuchajcie, kupiłem w 2007 roku 2 listopada. Tak, 2 listopada 2007 roku kupiłem, jak byliśmy z kuzynką w Krakowie właśnie. Pojechaliśmy specjalnie do W11. Tak, zrobić sobie zdjęcia, autografy. Ja gdzieś te zdjęcia mam kiedyś, już chyba nawet pokazywałem kiedyś, ale może kiedyś odnowię jeszcze i chętnie się tam gdzieś podzielę. Więc byliśmy właśnie po te zdjęcia, po autografy. Pamiętam, wtedy nie wszystkich się udało złapać, ale udało się złapać Joannę Czechowską. Ja ją zawsze uwielbiam od samego początku, po prostu mega trafiona osoba do tego serialu. Więc udało się, była akurat, nagrywali, więc fajna sprawa. No i przy okazji wtedy żeśmy podążyli też do detektywów, więc też byśmy u detektywów. No i oczywiście po zrobieniu sobie zdjęć i tak dalej, potem wybyliśmy z kuzynką oczywiście na cały Kraków, no bo oglądać warto, tak, staróweczka i wszystko. No i właśnie wtedy ten sobie zakupiłem. Ja nawet gdzieś do dzisiaj, chyba nawet wiem, w albumie ze zdjęciami właśnie z W11 trzymam bilet. No po prostu był to taki był wyjazd. Ja byłem tak podjarany. Szykowaliśmy się na ten wyjazd ileś miesięcy. No ja jeszcze wtedy nie byłem pełnoletni, więc wiecie, to jeszcze zgoda w ogóle ojca i wszystko. Ale żeśmy się tyle czasu szykowali na ten wyjazd i w końcu pojechaliśmy i udało się. No i mówię... byłem mega zadowolony. No i to jest właśnie pamiątka z tamtego dnia, więc ona ze mną będzie, mam nadzieję, najdłużej jak się da. Mam też jakieś tutaj ramki, nie ramki. Tutaj mam na przykład zdjęcie dziadków na komodzie kiedyś tam stało. No i też właśnie muszę gdzieś to tak ulokować, żeby się nie walało byle gdzie. No niby tutaj można byłoby ustawić tutaj zamiast tego wazonu stół. No można by było, ale zobaczę. Zobaczę. Tutaj też mam jakąś ramkę właśnie z Brodnicą i z okolicą. Nawet na tym filmie z ostatniego wyjazdu, jak byłem w Brodnicy, mówiłem, że tam na rynku kiedyś stała scena. To ona stała cały czas.
i tam co weekend były jakieś imprezy i na tej, bo to jest pocztówka, to nie jest zdjęcie, to jest pocztówka z tego co widzę, nie chcę wyciągać, ale to jest na pewno pocztówka, na środku widać przy właśnie tym, przy ratuszu, jak jest postawiona scena. No widać, nie? Jest postawiona scena i właśnie na tej scenie były właśnie koncerty. No i jest tutaj, bo też wspominałem na filmie, że tam kiedyś była taka fajna, to nie kostka, to były takie jakby kamienie, to było takie, ten trójkątny rynek był wyłożony takim kamieniem. No i tu na kowerze pewnie nie zobaczycie, no bo to wiadomo, tak, światło się odbija, tam wszystko ten. To tam właśnie była ta kostka i to mi się podobało właśnie. A teraz zrobili taką zwykłą, równą, nie? Znaczy nie jest brzydko, też ładnie. No ale jednak ta była taka historyczna, to było coś innego po prostu. A teraz tak naprawdę wszędzie to samo dają, więc no, tak to wygląda. No. I tak to wyglądają moje pamiątki. Oczywiście w komodzie jest tego dużo, dużo więcej. I muszę coś z tym zrobić. Dlatego chyba, nie wiem, czy będę w Pepco może, czy co, bo wypadałoby kupić jakiś taki plastikowy pojemnik z kapą zamykaną, żeby to było takie, wiecie, stabilne wszystko. I trzeba będzie chyba wynieść do piwnicy porobić. Bo mówię, tyle tego jest, że szok i spać mi się chce. Dostałem energię, teraz mam spadek. Patrzę na tę pogodę, to mówię, brzydko, zimno, ponuro. Wcale to nie zachęca do, że tak powiem, funkcjonowania. Ale ja to tam mam muzykę puszczoną, która aktualnie jest wyciszona oczywiście. I jak tak muzyka sobie gra, ja sobie chodzę powolutku, coś robię, tam coś sobie robię, to ten czas mi inaczej leci i taką większą ochotę mam, nie? Najgorzej to właśnie jak jest tak cicho, ponuro, no to zaraz muli do spania. Bym się tylko położył pod kocyk i spał. Ale dobra, to tyle. Zbieram się trochę, ogarniam ten mandżur, polatam jeszcze z kurzawką. Może parapety bym obskoczył. No i zobaczę. Odezwę się za parę minut. Przysiadłem sobie i tak powiem szczerze, że mi się zrobiło chłodno. Nienawidzę tego czasu. To jest taki czas przejścia z właśnie zimy, znaczy może inaczej. No z zimy na wiosnę, jak już te kaloryfery przestają grzać. Na dworze jest jeszcze pogoda taka niepewna, no bo raz ciepło, raz zimno, wiecie, wszystko jest tutaj możliwe. I tak samo jest z jesieni na zimę. Zanim włączą kaloryfery, to w mieszkaniu często jest tak chłodno, tak wilgotno. No, na pewno każdy to z nas rozumie. No i dzisiaj tak właśnie jest. No, gdzieś tam okna potwierałem, żeby szybko wywietrzyć i szybko je zamykałem, bo po prostu chłodno, nieprzyjemnie. Więc tak to wygląda. Trochę muszę popracować przy komputerze, coś tam porobić. Otworzyłem notes i dzisiaj jest takie motto. Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde nas czyni silniejszymi. Mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. I dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Światła. Słuchajcie, ostatnio był Dzień Farmaceuty. I jedna z was właśnie napisała, że jest farmaceutką, także serdecznie cię jeszcze raz pozdrawiam tutaj. No fajnie, słuchajcie, no odzywajcie się, właśnie to jest fajne. Piszcie, co tam u was, co robicie, co porabiacie. Wiecie, dziś jest ta możliwość korespondencji. Ja oczywiście odpisuję z czasem sporym opóźnieniem z racji, no wiecie, pracuję, nie żyję z YouTube'a. Gdybym żył z YouTube'a, to pewnie ten czas miałbym inaczej zagospodarowany. No niemniej jednak ja pracuję gdzieś tam stacjonarnie, więc stacjonarnie, dobrze powiedziałem? Nie, w sensie chodzę do pracy. Chodzę do pracy, więc do jednej, czasem do drugiej. No i trzecia to YouTube, gdzieś tam można powiedzieć, to też jest absorbujący czas i to bardzo. Dopijam zimną kawę. Zimną, ale jest już mi chłodno, więc teraz pójdziemy zrobić ciepłą. Tak. Oraz kapryszony bachor, co? Także... tak jak wspomniałem, gdybym żył z YouTube'a, miałbym trochę więcej czasu i mógłbym tak odpisywać w sumie na bieżąco. Teraz jest to raczej odpisywane w wolnej chwili. Ale piszcie, odzywajcie się, jest mi bardzo miło, bo już i bibliotekarkę tutaj poznałem i teraz farmaceutkę. No i tak odzywacie się, piszecie. Ja tu się cieszę. Jakby mam swoich takich stałych bywalców,
którzy zawsze piszą, zawsze do każdego filmu się odezwą. Tutaj mógłbym wymieniać pełne niki już x czasu temu. Także odzywają się, ja się z tego cieszę bardzo, bo to jest mi bardzo miło. No i tyle, no. Jest fajna korespondencja, to i lepiej się funkcjonuje, prawda? Kończy się, kurczę, mój ulubiony krem. Byłem w perdonce, to nie kupiłem zapasu. Ale spokojnie. Prędzej czy później w tej pierdzące będę. Pewnie po zapas bułek grahamek. No uwielbiam te bułki grahamki z Biedronki. A jeszcze właśnie jak wyciąga się z zamrażalnika do mikrofalówki i je się rozmraża, to one są po prostu takie, wiecie, jak na świeżo. No ale co jeszcze do korespondencji takiej między mną, z wami, wy ze mną, to co tam u was? Czy macie jakieś już plany na wakacje, czy już jakieś wycieczki pokupowane? Bo wiecie, to w sumie jest dzisiaj, który... Maj! Połowa maja! Więc co mogę powiedzieć? No... Miło, miło! Jeszcze chwila i wakacje. No i trzeba coś tutaj organizować. Ja szczerze powiem, że aktualnie nie mam jeszcze żadnych planów. Nie wiem, kiedy urlop w ogóle wziąć. Bo to trochę gdzieś tam będzie brany pod uwagę pod kątem kogoś innego. Więc ja jeszcze muszę poczekać na pełen zestaw informacji urlopowych od tam osób trzecich, żeby swój urlop ewentualnie gdzieś ustawić. No i trochę się boję. Boję się, bo nie wiem, kiedy wziąć. W tamtym roku, jak byłem na urlopie w Brodnicy, tamtym czy dwa lata temu, już nie pamiętam, nie, w tamtym roku, jak byłem na urlopie, to byłem koniec lipca, początek sierpnia. No, można powiedzieć środek wakacji. No, powinno być upalnie, przyjemnie, fajnie. A ja chodziłem w dżinsach i bluzie, a żeby się kąpać w wodzie, to w ogóle nie wchodziło w grę, bo zimno. Więc nie wiem, czy w tym roku strzelać i po prostu iść na początku lipca. Koniec sierpnia, no nie wiem, nie wiem. No mówię, chciałbym trafić na taką pogodę, że można będzie sobie pozwolić za przeproszeniem moczyć płci w wodzie, tak? A nie, że ja znowu pójdę na plażę i obejdę się tylko tyle, że sobie na niej posiedzę. No i to tyle w temacie, nie? Więc słabo. No i to jest taki, no, problemik, no. Ciężko zadecydować, w którym momencie wziąć urlop. Ale to i tak, jak wspomniałem, muszę poczekać jeszcze na informacje od innych osób, więc... Więc jeszcze nie wszystko jest pewne, nie? Ale wy możecie mi napisać, czy już tam macie kombinacje alpejskie pod kątem wakacji, czy jeszcze nie? Już jakieś wycieczki, motele, coś tam pozarezerwowywane, czy co? Ciekawa sprawa. Może mnie zainspirujecie czymś. Dobra, dziubaski. Biorę się tutaj, bo jeszcze muszę trochę pomontować dzisiejszego vloga. Żeby potem tylko dorzucić resztkę, bo to wiecie, przed pracą zazwyczaj to jest potem wszystko na biegu. Więc staram się zawsze nagrywać do ostatniego momentu, żeby nie tylko, że chwilę nagram i to wszystko, tylko tak staram się dla was nagrywać, no w sumie dłuższy czas, tak, żeby naprawdę przed wyjściem do pracy, a końcem vloga było malutko czasu. No, dobra, to ja montuję i potem się widzimy przy drugiej kawie. A co wy robicie w mojej zmywarce? Ja się zapytowywuję normalnie. Co wy tutaj robicie? Ja tu kulturalnie muszę wyciągnąć zmywanie, a wy wszystko musicie widzieć, kontrolować. No wyciągam, no już, no. To nie trzeba sprawdzać. No nieładnie, no. To jest po prostu podglądanie, no. Dobra. To wy dalej sobie podglądajcie, ja wyciągnę potem, bo już mi się... Jednak mi się już nie chce. Kurde, ale wam powiem... Chmury idą straszne. Będzie tu... W ogóle wczoraj to mnie grzmiało. Ha, była taka mini burza. Więc... No i cały dzień napierniczał deszcz. I to tak konkretnie. Ale teraz chmury idą takie... No nieciekawe. W sumie mogłoby pogrzmiać, ja tam lubię burzę. Bardzo chętnie. To dla mnie dodatkowa przyjemność. Ale nie wiem, czy to będzie dzisiaj burzowo, czy nie burzowo. No niby 16 stopni, aczkolwiek jak otworzyłem okno, to tak ten wiatr jest zimny i w chałupie się chwila moment robi zimno. Zresztą ja cały czas szlafrokowo łażę, bo chłodno jest tam, nie ma co. W ogóle mam ochotę na rogalika, tak, na kruasancika, ale kruasancika z rzemem truskawkowym. No i tak się dobrze składa, że wszystko mam, więc zaraz sobie zrobimy kawkę i do tej kawki właśnie tego kruasancika sobie zrobimy. Będzie mniemuśny. A czemu by nie? I tak to. Nie chce mi się nic.
W ogóle tutaj mam kwiata, on jest brzydki, ja od razu mówię, znaczy... No nie chcę pokazywać go w całości, no taki jest marny, ale szkoda mi go wyrzucić. Był w dużym pokoju był, na parapecie, ale tam jest ciągle gorąco, więc ten kwiat jakiś tak już był, taki bym powiedział, umierający. Mimo tego, że był podlewany systematycznie. Mówię, dobra, wyniosę go do kuchni, bo w kuchni to słońce świeci tylko rano, a po południu już jest okej tutaj, więc będzie mu tutaj dobrze. No i faktycznie odżył. Odżył, wypuścił nowe pędy, więc jest mu tutaj dobrze. Dlatego nie będę cię stąd zabierał kwiatku. No nie, nie. Będziesz na razie tutaj. Zobaczmy, co z tego będzie. Jak będzie dalej to procentowało dobrze, będzie rósł i będzie się dobrze czuł, to po prostu się go przesadzi w większą doniczkę. Będziemy obserwować, co dalej. Ale na razie jest niereprezentacyjny. Nawet nie wiem, co to za roślina jest. Ale rośnie. No trochę zielonego w tym domu jest, więc zawsze coś. W ogóle to muszę podziękować tutaj osobom, które mi w komentarzu doradzały, żeby dzbanek trzymać w szafce, a nie w nienasłonecznionym miejscu. I powiem tak, nie robią się glony. Faktycznie nie robią się glony. Dzbanek jest trzymany w szafce, w ciemnym miejscu. No i nie ma żadnych problemów. Żadnych. Ja tu cały czas bacznie obserwuję, bo po ostatnim, co miałem przyjemność zobaczyć, trochę czułem obrzydzenie. I byłem w stanie już chyba zrezygnować z tego dzbanka, ale mówię, dam szansę, zobaczymy, czy problem będzie nadal się powtarzał. I nie, problem się nie powtarza, nic się nie dzieje, więc... Chociaż dziwne, bo tutaj w kuchni naprawdę dzbanek stał zawsze przy ekspresie. Do ekspresu słońce nie dochodzi. Naprawdę, jak Bóg mi świadkiem. Tutaj nic nie było żadnych problemów. No i dziwne właśnie, że mimo tego, że nie jest to jakoś nasłonecznione miejsce, te glony powstawały. No, ale teraz nie ma. Teraz nie ma i jest wszystko ok. Także dziękuję Wam bardzo. To jest taki mój mały dowód na to, że naprawdę czasem Wasze porady, które są w komentarzach, też biorę do siebie. Czy seriale jakieś obejrzeć, czy coś tam. Jakby naprawdę to nie jest tak, że zdecydowanie, a piszcie sobie, piszcie, a ja i tak z tego nie korzystam. Nie, 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 spokojnie. Na wszystko jest czas i człowiek, wiecie, ze wszystkiego korzysta. Jest pan przyjaciel croissant. Na bogato. Że tak powiem, rozciąłem go. Wsadziłem do mikrofalówki na kilka sekund, żeby tam czekolada w środku się roztopiła. A potem dodałem dżemu. Kurczę, ja wiem, no to taka jest bomba kaloryczna i taki słodycz. No ale taką ochotę właśnie aktualnie mam. Więc trzeba sobie zaspokoić. Jest i on. Kawczan. Oczywiście standardowo ciężko trafić z wielkością, bo jak zmniejszę, to jest o tyle za mało. Jak zwiększę, to prawie się przelewa, aż ciężko wyciągnąć szklankę spod dysz. No po prostu, mówię, dobra, już pal licho. Jakby nie było. A do croissantika dałem dżem truskawkowy Maribel. To jest ten lidlowski. Powiem tak, bardzo mi smakują, ale najbardziej smakuje mi z tego malinowy. Malinowy, dlatego że on wygląda i smakuje naprawdę tak, jakby ktoś wziął po prostu garść malin, je zblendował i wrzucił. Nawet nie tyle, co zblendował, a na przykład zgniótł łyżeczką, bo tam normalnie ładne kawałki owoców malinowych. Dlatego tamten dżem uwielbiam. Jak tamten w ogóle malinowy, to też z jakiegoś polecenia czyjegoś sobie wziąłem, zakupiłem. I no, zdecydowanie tak, pyszny. Pyszny, polecam, też niedrogi. Wiadomo, no... Tutaj no co, no cukier to na pierwszym składzie, no wiadomo, tak. 50% truskawki, jakieś tam substancja żerująca pektyny. No i tak naprawdę to wszystko. I kwas cytrynowy. No czyli taki skład, no też jakiś nie najgorszy, no nie najlepszy, ale naprawdę jest pyszny, więc... A malinowy dżem po prostu sztosik, on wymiata wręcz smakiem. Pyszniutkę. Dobra, moje dziubaski, to ja dzisiaj kończę. Bo niestety, ale moje wyjście do pracy się zbliża wielkimi krokami. No i nie ma, że boli. Trzeba. Dziękuję Wam za, mam nadzieję, mile spędzony film. Pamiętajcie proszę o apeczce. Ja wiem, że ciągle przypominam, ale czasem się zapomina. Wiem sam po sobie, jak wejdę do swoich ulubionych tam youtuberów oglądać ich filmy, to jestem już tak zafascynowany treścią, że czasem zapominam, nie? A tak nie może być, więc zawsze wracam po tym, jak sobie przypomnę, i łapeczkę. A bo czasem mi się zdarza, kurczę, dałem łapkę
i wchodzę ponownie w film, żeby upewnić się, czy na pewno tam jest ten kciuk, nie? Także no też jestem aparat, też mi się zdarza zapomnieć, po prostu, no tak to jest, nie? A zwłaszcza jak czasem gdzieś wieczorem człowiek już tak na pół śpiącego jeszcze muszę obejrzeć i to już tym bardziej ta głowa tak nie pracuje, no i nie zawsze się dobrze pamięta, nie? No wiadomo. Dobra, dziubaski. To żegnam się ciepło z ciepłym kaszczanem i dobrym rogalikiem, no. Tak to dzisiaj mój dzień wygląda. Dobra, dziubaski. Trzymajcie się i do zobaczenia. I już za niedługo.